oczami Tomasz Sarara tak dosyć czarno widzi przyszłość K1 w Polsce. Jak to wygląda u Ciebie? A czy czarno? No nie wiem, mam nadzieję, że DSF się trochę odrodzi, bo tak jakby płacił dobre pieniądze i te gale były utrzymywane na dobrym poziomie. No w Polsce K1 raczej się nie przyjęło, na pewno się nie przyjęło tak jak MMA. MMA to jednak jest tak naprawdę główny styl walki, w którym się biją najmocniejsze federacje, największe pieniądze, najwięksi sponsorzy, więc wszystko się toczy wokół MMA. Fajnie by było, gdyby K1 zabłysnęło, ale raczej wątpię, na pewno nie teraz. Zaufałbyś ponownie DSF, gdyby ta organizacja wróciła? Czy ja zawsze dostawałem pieniążki na czas, także ja z tym nigdy nie miałem problemu. Dobrze żyłem z federacją, dobrze żyję z federacją, więc gdyby mi zaproponowali walkę, no to pewnie bym ją przyjął. Sporo kickboxerów szuka walk za granicą, sporo chce przejść do formuły MMA. Co Ty o tym sądzisz? To jest dobry krok? Dobry krok dla człowieka, który potrafi się dostosować, bo to jest zupełnie inna walka, ale ja od zawsze powtarzałem, że na przykład jeśli chodziło o mnie, no to im więcej mogę, tym lepiej się bije, planuję przejść też płynnie do MMA. Już nawet jest walka już zaklepana pod koniec tego roku w grudniu, nie będę mówił gdzie i z kim, ale już jest zaklepany debiut, także będziemy walczyć w MMA. Mimo to na chwilę obecną mocno będę to mieszał z K1. Zobaczymy, jak dalej to się wszystko potoczy. Na razie i K1 i MMA. Mówi się, że KSW ma być w grudniu, ale to chyba nie jest ta gala. Nie, to jeszcze nie jest ta gala. Jeszcze na KSW troszeczkę za wcześnie, ponieważ nie mam doświadczenia w MMA zawodowym, także muszę je zdobyć, ale z KSW też rozmawialiśmy. Robin van Rossmalen, Mistrz Glory, na początku mieszał walki K1 z walkami w MMA, ale w końcu zrozumiał, że jednak nie da się tego połączyć i w tej chwili zdecydował się tylko i wyłącznie na MMA. Myślisz, że to są względy finansowe, czy są to względy sportowe i skupienia się na tych pozostałych elementach, bo trening jest diametralnie różny od tego, co stosujesz w stójce, tak? Szczerze mówiąc, podejrzewam, że to po prostu chodzi o ogólnie przygotowania właśnie, że to są skrajnie różne przygotowania i inne sparingi, w ogóle inny timing, inna czutka, inna pozycja. Pewnie ciężko to mieszać, ja mimo wszystko spróbuję i będę starał się na własnych błędach wyciągać wnioski, bo z własnych błędów trzeba wyciągać wnioski, więc raczej chcę na początku bić się i K1 i MMA. Robin pewnie zauważył, że to nie przejdzie. Poza tym, jeśli się ma dobre propozycje już z MMA, no to one zawsze będą lepsze niż w K1, tak uważam, więc to jednak chyba w tą stronę po prostu tam poszło, że już były te propozycje, że są dobre pieniążki, że dobrzy sponsorzy, no i jednak trzeba wszystko ujednolicić z czasem, co również zamierzam zrobić. Jeśli chodzi o zawodników kickboxingu, tak, no bo tych organizacji kickboxerskich jest nie mniej niż organizacji MMA. Co jest takiego w polskich zawodnikach, że nie są rozchwytywani w Glory, nie są rozchwytywani w Kunlunie, nie są rozchwytywani chociażby w ONE FC, które płaci pieniądze niebotyczne jak na warunki kickboxerskie, jak na warunki chociażby MMA także, bo turnieje o $1 milion, no to umówmy się, niewiele jest takich turniejów nawet w MMA. Tak. Ciężko mi powiedzieć, co jest tego tak jakby przyczyną. Wydaje mi się, znaczy generalnie z własnej autopsji wiem, że ciężko się tam dostać, bo żeby się tam dostać, trzeba mieć znajomości, to jest dużo polityki. Trzeba po prostu to mieć. No ja na przykład nigdy nie miałem, więc nie mogłem się tam dostać, aczkolwiek jakieś tam propozycje były, tylko zanim do tego by doszło, no i to długa droga. Dlaczego nie ma na to, na polskich zawodników tak jakby zapotrzebowania? Może też wynika to z dosyć... Polacy wydaje mi się, że bardzo tak jakby na ten rekord stawiają, na wygrane i tak dalej. Bardziej kalkulują.
zawodnicy, czy to z Maroko, czy nie, nie, oni nie mają tam techniki, czy, tam, czy Azja, to bardziej jest taka charakter, tam nie ma za dużo techniki, nawet w Glory, jak się można zaobserwować, tam nie ma za dużo techniki, tam jest po prostu charakter, jest bomba w ręce, w nodze i myślę, że chyba to właśnie mało kalkulacji, że ta właśnie mniejsza jakby kalkulacja powoduje to, że tamci zawodnicy są bardziej jakby potrzebni tym federacjom niż my Polacy. Aczkolwiek Polacy bardzo dobrą stójkę mają, więc nie wiem. Są bardziej szaleni tamci zawodnicy niż Polacy? Szaleni, chyba o to chodzi. Chyba, że czują, że mają mniej do stracenia i po prostu wolna Amerykanka. Wchodzą i jest ogólnie ogień. I chyba to o to chodzi właśnie. Mniejsza kalkulacja. Cofnę się do MMA, bo jednak MMA Rocks zobowiązuje. W jakiej kategorii wagowej się będziesz bił w grudniu? W 61 kilo. Ważę na co dzień 67, no 68 kilo, teraz troszeczkę 67, bo troszeczkę na redukcję już wchodzę, ale 61 kilo. 66 to by było dla mnie za dużo, bo chłopaki zbierają pewnie z 80. Mimo, że się bije z takimi, no to w zapasach jednak ciężko. Ciężko. Jak te zapasy właśnie? Podobają Ci się? Zapasy jak najbardziej. Teraz też w dużej mierze się skupiłem na brazylijskim jiu-jitsu, jako że jestem aktualnie zafascynowany Diazem. Znaczy wcześniej też zawsze śledziłem jego karierę, ale jego wytrzymałość na ciosy i fakt, że albo Ciebie skończy w stójce, albo Ciebie podda, mi się bardzo podoba i gdzieś też chcę ten aspekt u siebie wyszkolić, przede wszystkim brazylijski jiu-jitsu, żeby uciekać, bo jestem jednak śliskim zawodnikiem, którego ciężko sobie w tym parterze ustawić i ciężko mnie też sprowadzić. Zapasy bardzo fajnie. I też ćwiczę, kurczę, no podoba mi się wszystko, im więcej mogę, tym lepiej się bije. Zawsze stawiałem na to, żeby być wszechstronnym zawodnikiem i takim atletycznym. Gimnastykę cały czas robię i robiłem od lat, więc to nie jest jakimś dużym dla mnie problemem się dostosować teraz po prostu do tych formów walki. To chyba wszystko, co chcieliśmy Cię, Janku, zapytać. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki.